15 sierpnia 1998 roku. Niepozorne zdjęcie, wykonane w spokojne sobotnie popołudnie, wkrótce obiegnie cały świat. Fotografia została wykonana na chwilę przed zamachem bombowym w mieście Oma w Irlandii Północnej. Osoby uwiecznione na fotografii nie wiedzą, że w stojącym obok nich czerwonym samochodzie znajduje się ładunek wybuchowy, który to o godzinie 15:10 eksploduje. Na szczęście hiszpański turysta i jego córka, których widzimy na pierwszym planie, przeżyli. Mniej szczęścia miało 29 osób, które zginęło. W tym autor fotografii, a 220 zostało rannych. 18 maja 1980 roku. Fotograf Robert Landsberg uchwycił na zdjęciu zjawisko, które pozbawiło go życia. Gdy wybuchła Góra Świętej Heleny, fotograf zdał sobie sprawę, że i tak umrze, więc szybko wykonał swoje ostatnie fotografie. Zanim został pochłonięty przez chmurę piroplastyczną, przewinął film, który znajdował się w jego aparacie, a następnie umieścił go w torbie, którą to włożył do plecaka. Wówczas położył się na nim, próbował uchronić jego zawartość własnym ciałem. 17 dni później odnaleziono jego upieczone zwłoki, a pod nimi plecak. Pocieszające jest to, że udało się ochronić to, co było dla niego najważniejsze w tym momencie. 28 stycznia 1986 roku. Załoga promu Challenger jest w drodze na pokład wahadłowca. Niestety w 73 sekundzie lotu wahadłowiec ulega zniszczeniu, zabijając wszystkich 7 członków załogi. Prom rozpadł się na skutek uszkodzenia pierścienia uszczelniającego w silniku prawej dodatkowej rakiety na paliwo stałe, które to powstało już w pierwszej sekundzie lotu. Uszkodzenie uszczelki spowodowałoby dostanie się w 45 sekundzie jęzora ognia o powiększającej się długości, padającego na zewnętrzny zbiornik paliwa. W ciągu parunastu sekund ogień wypalił dziurę w zbiorniku i spowodował oderwanie dolnego mocowania prawej rakiety. Następnie zniszczeniu uległ zbiornik zewnętrzny. Prom, a raczej jego szczątki, zakończyły swoją podróż w oceanie. 14 sierpnia 2011 roku. Pewna para z Ontario, Andrea i Jason, przypadkiem uwieczniają ostatnie chwile młodej studentki z Japonii. Według naocznych świadków dziewczyna wspięła się na poręcz i usiadła na niej okrakiem, aby spojrzeć na wodospad. Kiedy wstawała, najwyraźniej straciła równowagę i wpadła do rwącej rzeki. 13 listopada 2015 roku. Para na zdjęciu to Julie i Marianne. Właśnie zrobili sobie selfie w sali koncertowo-teatralnej, gdy czekali, aż zobaczą występ zespołu metalowego. Chwilę później czterej mężczyźni zaczęli strzelać na oślep z broni palnej, aby na koniec zdetonować specjalne kamizelki, które mieli na sobie. Marianne przeżyła, lecz niestety Gilles był jedną z 90 ofiar tego zamachu. Jeżeli Ci się podobało, zostawiłeś łapkę w górę, zostaw też suba.